Witam. Znak lwa w zodiaku reprezentuje Jan umiłowany. Przez Chrystusa. Najmłodszy z apostołów, brat Jakuba Większego. Chrystus nazywał ich gromem, synami gromu, tak prawidłowo. Byli oni bardzo twardzi, a już najbardziej Jan. Jan stworzył Ewangelię, właśnie według Jana, którą znamy doskonale, która służy nam jako przewodnik po naszej drodze. Jest to drogowskaz, który został spisany. Syn Zedeusza i Salome. Rodzice chyba są z synów bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Zresztą Jan umiłowany był uczniem także Jana Chrzciciela. Poszedł za Chrystusem i Jan był z tego bardzo dumny. Chrzciciel oczywiście. Chrystus go wyjątkowo chołubił i on był przecież pierwszy przy grobie. Poczekał na swojego kolegę, ucznia, apostoła. Po to, żeby razem wejść. I tak się stało. Każdy lew ma jakieś problemy, więc musi się nauczyć dwóch rzeczy. Najważniejszej to tego, żeby poznać raka i poznać pannę. Poznać wodnika i resztę znaków. Po to, że zawsze życie mu wyznacza rolę przywódcy. I ta rola jest rolą niezaprzeczalną, najważniejszą. Też często zastanawiają się, jak to jest. I lwy mają ku temu predyspozycje, tak jak Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Ta droga jest trudną drogą, czasami możemy zbłądzić, znaczy nasz lew może zbłądzić. Tak jak zbłądził Napoleon. My, Polacy, go uwielbiamy, ale w rzeczywistości inne narody nie za bardzo. Lew znosi krytykę, dlatego lwu możemy wytłumaczyć pewne jego wady i on się do nich przyłoży, nauczy, da sobie to, że będzie starał się być lepszy niż jest. I to jest wielka cecha lwa i dlatego też ta Ewangelia jest tak szalenie ważna dla każdego z nas, bo została właśnie przez Jana umiłowanego spisana i jest dla nas w pewnym sensie drogowskazem, o którym już wspominałem, ale także historią, którą warto realizować w swojej drodze, ponieważ jest to dla każdego droga najbardziej uczciwa i najbardziej solidna w tym naszym życiu, ponieważ czasami potrzebujemy jakiegoś wsparcia, jakiegoś działania, które da nam możliwość podjęcia decyzji, czasami też zwątpienia, najgorszych
gorszą rzeczą w siebie, w swoje racje. Kiedy tutaj pojmiemy tą historię, ta historia wytłumaczy nam, na czym polega i gdzie jest ten drogowskaz, który jest tak szalenie trudny do odnalezienia w naszej drodze duchowej, która ta duchowa droga bardzo często jest eliminowana poprzez świat zewnętrzny, a we wnętrzu nas jest chaos i on zaczyna królować i w tym momencie następuje kryzys. I tutaj właśnie Ewangelia Jana jest bardzo pomocną historią po to, byśmy mogli zdecydować, bo każdy z nas ma w tym kosmogramie tego lwa, ten odcinek. I każdy z nas gdzieś z tym lwem w sobie walczy. I to jest właśnie ta historia, którą powinniśmy pojąć przede wszystkim w tym momencie, kiedy mamy wątpliwości wewnętrzne, kiedy mamy stres, kiedy mamy problem, kiedy mamy zwątpienie w samego siebie, w nasze słońce, wewnętrzną wiarę. Zostawiamy siebie gdzieś na pustyni? Nie dajmy się, szukajmy, a znajdziemy. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie związane z Ewangelią, ale przede wszystkim z apostołami, którzy są dla nas tylko wskazami, mimo to, że mają, należą do jakiegoś znaku, ale przecież wiemy o tym, że wszystkie znaki są dla nas najważniejsze, bo składamy się przecież z 12 znaków. Ale któryś jest nam najbardziej umiłowany? Wybierzmy z niego przykład. Jeżeli go, albo on jest naszym słońcem, albo my wybierzemy sobie jakiegoś patrona. Do zobaczenia.